Oj, widzę, że już spokojnie, nawet na poziomie 1 mamy 21 miejsc parkingowych. No to dobrze, to możemy zatem parkować. Czyli jest sporo miejsca o poranku na centrum przesiadkowym Opole Główne. Okej, miejsce jest, stoimy spokojnie, wyłączamy auto. Dzień dobry Państwu, mówimy jeszcze teraz z samochodu, ale teraz już i sprzed samochodu. Witamy bardzo serdecznie w nowym tygodniu, tym przedświątecznym. I jesteśmy w tym miejscu dlatego, że mamy dla Państwa ważną informację. Jak wiadomo, wczoraj miał zakończyć się okres bezpłatnego parkowania właśnie na tym trzykondygnacyjnym przecież parkingu, na którym może znaleźć się 350 samochodów. Jak poinformował nas zakład komunalny, na razie przez najbliższe dni, jeszcze właśnie w tym przedświątecznym tygodniu, będzie obowiązywało właśnie to bezpłatne parkowanie. Ile to potrwa? Być może kilka dni, być może do świąt. Sytuacja jest taka, że też chcąc wyjść naprzeciw kierowcom, którzy też mają bardzo trudne warunki drogowe. Auta przecież są zaśnieżone, kiedy są na ulicach, kiedy były te obfite opady deszczu, śniegu później, no to jest okazja, żeby spokojnie zostawić swoje auto i żeby tutaj zaparkować. Zatem mogą być też Państwo spokojni jako kierowcy co do tego, że zostaniecie poinformowani w odpowiednim momencie, że parking staje się płatny. Płatny, ale tak przecież będzie najtańszy w całej tej strefie tutaj centralnej miasta. Zakład komunalny przygotował już odpowiednie notki, odpowiednie informacje, karteczki, które zostaną położone kierowcom przy oknie, przy wycieraczkach, przy samochodzie i będą informować od kiedy, z odpowiednim terminem wcześniej oczywiście, kiedy parking będzie już płatny. Na razie jedno jest pewne, przez najbliższe dni tutaj na poziomie 1, 2 i 3 parkujemy swobodnie, bezpłatnie. Jak Państwo widzieli, tutaj jeszcze na tym poziomie pierwszym kilkanaście wolnych miejsc, więc śmiało można zaparkować również wyżej. To w trosce o Państwa spokój i bezpieczeństwo. My jesteśmy wyżej, a oczywiście na dole działa centrum przesiadkowe, odjeżdżają i przyjeżdżają już autobusy z całego województwa, parkują tutaj w Opolu, Opolanie przyjeżdżają do stolicy swojego regionu bez żadnego problemu, a ci, którzy jeżdżą samochodami osobowymi, bez problemu mogą również zaparkować tutaj auto przez najbliższe dni bezpłatnie.